Jaki ma pan stosunek do wprowadzenia euro w Polsce? Pyta Madziak. Nie traktuję tej sprawy ideologicznie, ale pragmatycznie. Uważam, że Polska może się szybciej rozwijać wtedy, jeżeli wejdzie do strefy euro, w sytuacji, kiedy to Europa będzie się rozwijała gospodarczo. Dzisiaj Polska się szybciej rozwija w obecnych warunkach niż reszta Europy. Więc dzisiaj trochę zmieniły się role. Dzisiaj Europa prawdopodobnie byłaby zainteresowana poszerzeniem strefy euro o nasz kraj. Warto więc po prostu znaleźć odpowiedni moment. Mówiąc wprost, po to, aby wskoczyć na koło kręcącej się koniunktury gospodarczej, wtedy, kiedy koło europejskie pójdzie w górę.